Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Dzisiaj opowiemy Wam o gościu, co do którego kariery możemy być w 100% pewni faktów tylko w 1/3 rzeczy. Brzmi bardzo dziwnie, ale już tłumaczę. Otóż można powiedzieć, że robił na 3 etaty. Sportowcem był świetnym, można powiedzieć, że wybitnym, jednym z najlepszych na świecie. Ale był też podwójnym agentem. No i tutaj już teorie są różne. Sam twierdził, że był przynajmniej tak dobrym szpiegiem jak sportowcem. Co innego twierdziły agencje wywiadowcze, a jeszcze inaczej niektóre aspekty przedstawia jego rodzina. Będzie więc wielowątkowo, ale naprawdę ciekawie. Poznajcie Jerzego Pawłowskiego, szpiega z szablą. W skrócie SZSZ albo SZSZ. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jerzy Pawłowski urodził się 25 października 1932 roku w Warszawie i początki jego życiorysu brzmią tak niesamowicie, jakby to był wymyślony scenariusz filmu o gwieździe sportu, a nie prawdziwe życie. Otóż ojciec naszego dzisiejszego bohatera walczył w Armii Krajowej, a sam Jurek, mimo że miał wtedy 12 lat zaledwie, to wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Śmigał z meldunkami, codziennie ryzykując życie. Jednak, jak dobrze wiecie, powstanie niestety skapitulowało. W pewnym momencie Warszawa była w dużej części w ruinie i właśnie z ruin, zaraz po wojnie, Jurek z kolegami wyciągnął starą, tępą szablę. Jako że nasz dzisiejszy bohater miał akurat wtedy fazę na trylogię Sienkiewicza, to był znaleziskiem zachwycony. Złapał za szablę i zaczął nią wymachiwać, nie rozstawał się z nią całymi dniami, a koledzy, którzy na to patrzyli, no bo mimo że chłopak nie wiedział oczywiście, co robi, to robił to z taką gracją, że kumple stwierdzili: kurczę, Jurek, ty masz chyba do tego talent. I faktycznie miał. Ten talent objawił się, co prawda, w pełni dopiero w 1952 roku, kiedy Jurek trafił do wojska, a konkretnie do sekcji szermierczej warszawskiej Legii pod oko świetnego węgierskiego trenera Janosza Keweja. Czy panowie stali się, jak mówi przysłowie, bratankami do szabli i do szklanki? Zdecydowanie tak, nawet dosłownie z tą szablą, bo stała się ona ulubioną szermierczą działką naszego dzisiejszego bohatera, co absolutnie nie przeszkodziło Pawłowskiemu w zdobyciu Mistrzostwa Polski we florecie jeszcze w 1952 roku. Taki był chłop zdolny. Ale to był oczywiście dopiero początek jego wielkiej sportowej kariery. Szybko trafił do kadry, a od olimpiady w Sztokholmie możemy uznać, że zaczął dominować na planszy, czyli na tym takim boisku dla szermierzy. I jasne, moglibyśmy sobie teraz chronologicznie wymieniać jego wszystkie sportowe osiągnięcia, ale byśmy tu tydzień siedzieli, w sensie wy byście siedzieli, ja bym stał, więc tym bardziej. To też ujmijmy to ogólnie. Zdobył 23 medale olimpijskie, mistrzostw świata, no i tyle tytułów mistrza Polski, że w pewnym momencie pewnie po prostu przestał to liczyć. Ale to nie wszystko, bo został też dwukrotnie wybrany sportowcem roku, a międzynarodowa federacja szermiercza określiła go mianem naprawdę zaszczytnym, bo najwybitniejszego szablisty w dziejach. Naprawdę, jeszcze moglibyśmy go tutaj pochwalić, ale są jeszcze ciekawsze rzeczy, bo węgierski trener nauczył go nie tylko świetnie walczyć. Pewnego razu w Buenos Aires podczas imprezy w Domu Polskim z okazji zdobycia przez naszych drużynowego Mistrzostwa Świata do Pawłowskiego podszedł pewien stary węgierski emigrant i zaczął mu strasznie ubliżać, na co Jurek też mu naubliżał po węgiersku i to z taką gracją, że dziadyga aż zapowietrzyło, a potem odszedł zmieszany. Czy to koniec tej specyficznej sytuacji? No nie, bo głupka poznamy po tym często, że jak przegrywa merytoryczną dyskusję i kończą mu się nawet najbardziej toporne argumenty, to często niestety sięga po przemoc. Tak też było w tym przypadku, bo w pewnym momencie węgierski dziad powrócił i rzucił się na Jerzego z nożem. Na szczęście Pawłowskiego odsunięto, dziadygę obezwładniono, a nóż skończył w oparciu krzesła.
Swoją drogą, ten nóż, którym węgierski dziad zaatakował Jurka, Pawłowski wziął sobie na pamiątkę i miał do niego o wiele większy sentyment niż do medali i pucharów, które zbierał przecież masowo za swoje osiągnięcia. Liczyło się dla niego zwyciężanie, a nie jakieś tam pamiątki. W pucharach później trzymał śrubki i mieszał farbę. Serio. Natomiast złoty medal olimpijski kazał przetopić na obrączki. Ekstra gest, moim zdaniem. A skoro już jesteśmy przy cennych rzeczach, to ile Jerzy na tym całym sporcie zarabiał? Niewiele. Dobra, dobra. Przynajmniej oficjalnie. No właśnie, bo teoretycznie był amatorem, tylko tacy mogli bowiem brać udział w olimpiadach. Więc władze PRL-u teoretycznie, jakby miały na to ochotę, mogły go robić na hajs i nic mu nie dawać za jego sportowe osiągnięcia, tak jak to robiono z wieloma inżynierami w tamtym momencie, ale światowa gwiazda sportu była zbyt cenna dla propagandy, żeby się obraziła. To też postanowiono to obejść. Jako że trenował w Legii, klubie wojskowym, to dostał etat w wojsku. Nawet stopnia majora się dorobił. To ważne, jeszcze do tego później wrócimy. W międzyczasie skończył też prawo i dostał kolejny etat na Wojskowej Akademii Politycznej. Teoretycznie więc kosił naprawdę dobre pieniądze dzięki tym dwóm etatom, a w praktyce w ten sposób prano pieniądze, które powinien otrzymywać za swoje sportowe osiągnięcia. Duże pieniądze to były. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy przy okazji kariery sportowej. W 71 roku Pawłowski wydał książkę, za którą honorarium wyniosło 13 średnich pensji krajowych. Mógł też brać udział w konkursach, w zawodach bardziej komercyjnych, które wygrywał często, i nigdy nie brał nagrody rzeczowej, tylko zawsze jej równowartość. Oczywiście w dolarach. Obrotny był, co? Jak najbardziej. Nigdy nie zmarnował okazji, żeby zarobić. Jak na przykład jechał gdzieś na zawody za granicę, to zawsze starał się wrócić z czymś ciężko dostępnym w naszym kraju, żeby to opchnąć. Ale to nadal nie wszystko, bo po szosach poruszał się Mercedesem, kupionym z łaski państwa bez cła w RFN. Za ile? Tu są różne teorie. Syn Pawłowskiego twierdzi, że za $300 i w ogóle to była inwestycja, bo mistrz woził tą furą towary na handel i w ogóle kupił ją już w latach 70. Z kolei sam Jerzy wspominał, że jednak w latach 60. i za dolarów 1500. Tylko co to kogo obchodzi? Czemu się drewniak przypierniczasz typowi do samochodu? Weź daj spokój. Robię to tylko dlatego, żeby wam tutaj zaznaczyć, że zaczynają nam się powoli rozjeżdżać wersje wydarzeń. Znajdziecie bardzo dużo wywiadów w necie z rodziną Pawłowskiego, gdzie ta rodzina go jak najbardziej broni i nie ma im się co dziwić, przy czym w tej obronie nie zawsze wszystko się klei, podobnie jak w dokumentach wywiadu. No właśnie, przechodzimy do szpiegowskiego epizodu w życiu Jerzego Pawłowskiego. Krajowe służby zainteresowały się Jurkiem bardzo szybko, już jak miał 18 lat i był na początku dopiero swojej kariery sportowej. Pojawili się smutni panowie z UB i rzucili oklepaną, ale mrożącą krew w żyłach gadką: obywatelu, wasz ojciec służył w Armii Krajowej. I nie mówcie, że nie, bo my wiemy, nie ośmieszajcie się. A za służbę w Armii Krajowej jest w naszym kraju więzienie. Więzienia nie trzeba koniecznie przeżyć, ale wasz ojciec może uniknąć kary, jeżeli wy, towarzyszu Pawłowski, będziecie z nami współpracować. Szantaż podziałał. Od tej pory Jurek miał pomagać służbom w rozpracowywaniu sportowego, młodego środowiska. Co miał robić? Słuchać i w razie czego informować służby, gdyby uznał, że jakaś koleżanka lub jakiś kolega ma niezgodne z linią partii poglądy. Czy przekazywał ważne informacje? Nie, to co przekazywał służbom było albo im już dobrze znane, albo po prostu nieistotne. Niemniej jednak, kiedy po latach odtajniono teczki i Pawłowski mógł się im przyjrzeć, to twierdził, że wiele tych donosów, które teoretycznie sam złożył, widzi po raz pierwszy. Czy to pokrętna próba tłumaczenia się, panie Jurku? Może tak być, aczkolwiek faktycznie zdarzały się sytuacje, że służby fałszowały donosy własnych informatorów. W miarę jak kariera Pawłowskiego się rozkręcała, to i wywiad postanowił go wykorzystać, no i w sumie nie ma im się co dziwić. Gość był celebrytą, bywał na imprezach, na tych imprezach pojawiali się też politycy.
mógł usłyszeć na pewno coś ciekawego, gdyby ktoś z wrogiego obozu miał za długi jęzor. Przy czym nie przewidziano, że to Jerzy będzie miał niewyparzoną gębę. Nabrał przez lata niesamowitej pewności siebie i lubił sobie na przykład stwierdzić bezpośrednio, że a ja to współpracuję z wywiadem. Poza tym informacje, których dostarczał, nadal były bardzo nieistotne. Toteż w 1962 roku, nie kryjąc zażenowania, służby zrezygnowały ze współpracy z Pawłowskim, co nie znaczy, że przestał być szpiegiem. W międzyczasie bowiem z naszym mistrzem szabli skontaktowali się Amerykanie. W zasadzie to już od dawna się na niego zasadzali, bo pierwsze próby przekabacenia Jurka miały miejsce ponoć jeszcze pod koniec lat 50. Niemniej jednak dopiero po latach udało im się go pozyskać, przeciągnąć na swoją stronę. Czyżby dlatego, że wreszcie zaproponowali mu dobre pieniądze? Nie, nie o pieniądze poszło. Jerzy miał się uważać za antykomunistę i stwierdził, że ja dla was Amerykanie będę szpiegował za darmo. No, może za zwrot kosztów. To też umówiono się, w jaki sposób i kiedy ma się Pawłowski kontaktować ze swoim łącznikiem, no i jeszcze wymyślono mu pseudonim. Paweł. Nie napocił się ktoś w CIA nad tym zbyt mocno, nie? Come on, John! Idziemy do knajpy! Nie mogę, pseudonim Polakowi muszę wymyślić. Oj, wpisz cokolwiek! Ostro urobić miał się natomiast Jerzy podczas intensywnego szkolenia na Lazurowym Wybrzeżu. Oficjalnie był tam na wakacjach, nawet żonę zabrał dla niepoznaki, a potem jej nie mówił, gdzie codziennie znika na parę godzin. W każdym razie ponoć Amerykanie byli zachwyceni i nie mogli się doczekać spływających raportów od... No właśnie, bo gość był przecież nie tylko celebrytą, ale i majorem, a co za tym idzie, no musiał albo mieć dostęp, albo znać ludzi, którzy mają bezpośredni dostęp do najpilniej strzeżonych państwowych tajemnic. Czekali więc na pikantne szczegóły, a tu dupa. Znowu to samo, jeśli już dostarczał jakieś informacje, to były one ze świadka towarzyskiego. Kto, z kim, gdzie, kiedy. I jasne, to były informacje, które może mogły się przydać w przyszłości, żeby mieć na kogoś haka, ale kompletnie nie na to liczyli, nie tego się spodziewali ludzie z CIA po majorze, o którym my już od jakiegoś czasu wiemy, że ten stopień miał tylko dla picu, a Amerykanie dowiedzieli się w tym momencie historii. W pewnym momencie stwierdzili, że najlepsze, co z tym Pawłowskim mogą zrobić, to namówić go na ucieczkę do Stanów. No to by był potężny cios dla komuny, że wielka gwiazda sportu woli życie na zachodzie, ale Pawłowski nigdzie się nie wybierał. Zamiast uciekać z PRL-u, to Pawłowski poprosił CIA o przyznanie mu takiego specjalnego mikronadajnika, dzięki któremu przy użyciu samochodowego radia będzie mógł wysyłać meldunki, które pomogą obalić komunizm. No ale już wtedy CIA dobrze wiedziało, że major Jurek to o takiej wiedzy może sobie co najwyżej pomarzyć, chociaż on sam twierdził co innego. Uważał się za znakomitego szpiega, a po latach był przekonany, wszystkim mówił, że jego meldunki pomogły wykryć w szeregach CIA i NATO szpiegów KGB. Ale na to nie mamy choć ułamka dowodu, bo wszystkie papiery Pawłowskiego nadal utajnia CIA. Nasze służby zorientowały się w pewnym momencie, że coś tutaj potężnie śmierdzi i od 1972 roku rozpoczęto operację przeciwko wielkiej sportowej gwieździe. Jurek zorientował się również, że coś jest chyba nie w porządku, że jest śledzony. Był wręcz przekonany, że służby próbują go zabić, bo zaczęły mu znikać śruby z kół. No, mam wrażenie, że gdyby chciano się go naprawdę pozbyć, to służby miały lepsze sposoby. Niemniej jednak Jerzy czuł, że coś jest nie w porządku, a nadal nie chciał uciekać. Postanowił zostać w kraju i kontynuować karierę sportową mimo 40 na karku. Zdecydowanie mu jednak nie szło. Nie był w stanie skupić się na pojedynkach, cały czas mając z tyłu głowy, że służby depczą mu po piętach. Niby nie ujawnił żadnych ważnych informacji, ale to nie miało znaczenia. Szpiegostwo to szpiegostwo i groziła za nie kara śmierci. Oficjalnie, bo nieoficjalnie można się było od niej wywinąć dzięki wymianie na szpiega z wrogiego obozu i być może właśnie to sprawiło, że ostatecznie się przełamał i przekonał się do tego, żeby w 1975 roku pójść gdzie trzeba i przyznać się do bycia amerykańskim szpiegiem.
Mało tego, okrasił to ponoć piękną gadką, że mógł uciec i to wielokrotnie, ale Polska to jego kraj i woli ciasną celę od wygód na zachodzie. Jest też teoria, że nigdzie się nie zgłaszał, po prostu został aresztowany, ale i wtedy patriotyczna gadka miała polecieć, co w połączeniu z wzorową współpracą podczas przesłuchań sprawiło, że zamiast kary śmierci dostał 25 lat i degradację do stopnia szeregowca. To też pozostał przy życiu, aczkolwiek po pewnym czasie władza zrobiła wszystko, żeby zabić pamięć o tym, że ten człowiek kiedykolwiek istniał, a co by nie mówić, komuniści mieli w tej kwestii ogromne doświadczenie, prawda, Józef? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Najpierw jednak zrobiono ogromną nagonkę medialną, że człowiek, który wszystko w sporcie zawdzięczał wsparciu państwa, odwdzięcza się tak ojczyźnie. Zdradą. Kreowano go nie tylko na fana Zachodu, ale po prostu na niewdzięcznego chama. Jednak jak już fala hejtu przeminęła, to zaczęło się wymazywanie Jerzego ze świadomości. Usunięto go ze statystyk sportowych chociażby i lepiej było nie dociekać, czemu nagle tabelki przestały się zgadzać i na przykład w niektórych latach Polska zdobyła więcej medali niż miała w papierach medalistów. I lepiej też było nie drążyć tematu, czemu na przykład jakoś tak wyszło, że dwa razy nie wybrano u nas sportowca roku. Ale to nadal nie koniec. Pawłowskiego usuwano też z popkultury, w której bywał, jak przystało, na wielkiego celebrytę. W tytusie Romku i Atomku w czasie jednej ze swoich przygód bohaterowie trafili do Muzeum Sportu, w której oglądali, a jakże, szable mistrza Pawłowskiego. Po aresztowaniu Jurka wydawano wersję, w której była to już szabla mistrza Zabłockiego, a oryginał powrócił dopiero po upadku PRL-u. A co u samego Jerzego? Przetrwał te 25 lat? Nie do końca. Na szczęście nie chodzi o to, że umarł w więzieniu, ale po prostu posiedział krócej, chociaż nadal trochę ponad dychę. Udało mu się złagodzić wyrok chociażby tym, że w pewnym momencie wsparł stan wojenny, ale zdecydowanie na krótszą odsiadkę największy wpływ miał inny kultowy szpieg tej epoki, Marian Zacharski. Czy as wywiadu PRL-u wstawił się za Pawłowskim? Nic z tych rzeczy, po prostu dał się złapać i teraz nasze służby chciały go wymienić na innych szpiegów. Na szpiegów zgniłego Zachodu konkretnie. Klasyczna szpiegowska wymiana, do której miało dojść na tak zwanym moście szpiegów w Niemczech. Oczywiście, bez dwóch zdań, największą gwiazdą tej wymiany był właśnie Zacharski, ale najbardziej zadziwił Pawłowski. Bo kiedy dokonano już wymiany i wszyscy mogli się rozejść, to Pawłowski stwierdził, że on to jednak wraca do Polski. No Amerykanom ręce opadły, no ale przecież nie będą dorosłego chłopa na siłę ciągnęli i uszczęśliwiali go w Stanach. No jak coś, to my panie Jurku zapraszamy, no ale rób pan co chcesz. No i faktycznie do kraju wrócił. Czy był aż takim patriotą? Jest to możliwe. Pamiętajmy, kto go wychował i co robił w wieku 12 lat, no ale jest też teoria, że to wszystko było z góry umówione z naszymi służbami. Ustawili się tak, że jak Jerzy odegra całą tę scenkę, to służby już mu od tej pory dadzą spokój. Spokoju natomiast nie dali Jerzemu koledzy po szabli, kiedy ten chciał kontynuować karierę. Kiedy pojawił się na zawodach w 1989 roku, w Łodzi konkretnie, no to atmosfera była gęsta, to mało powiedziane. Generalnie większość środowiska uważała, że Jerzy zhańbił sport. I to nie tylko szermierze, bo na przykład Władysław Komar stwierdził bezpardonowo, że zdejmie Jurkowi majtki przez głowę. A nie wiem, czy wiecie, jak pan Komar wyglądał. Chłop miotał kulą i mam wrażenie, że w dowolnym momencie mógłby po prostu wpieprzyć niedźwiedziowi. Najbezpieczniej byłoby, moim przynajmniej zdaniem, w takiej sytuacji po prostu przestać nosić majtki, ale ponoć sytuacja została rozwiązana inaczej. Kiedy odtajniono dokumenty, to przynajmniej według syna Pawłowskiego, obaj panowie mieli sobie temat przegadać i ustalić, że kurczę, no faktycznie ogromna część tych materiałów została sfałszowana przez SB, żeby skłócić ze sobą środowisko sportowe. I panowie podobno się pogodzili, przy czym zaznaczam podobno, bo bardzo wielu sportowców nie uwierzyło w tę teorię i do końca uważali Jerzego za zdrajcę. Prawda to była, czy nie? Ciężko się z taką presją żyje. To też Pawłowski w pewnym momencie wycofał się z życia publicznego i zajął się malowaniem i bioenergoterapią, a zmarł w 2005 roku, nie do końca rozumiejąc, czemu ludzie nie uważają go za wielkiego bohatera, przynajmniej nie wszyscy. Słusznie? Wiem, że nie jest to odpowiedź, która was zadowoli, ale
cholera wie i w tym przypadku stwierdzić inaczej się po prostu nie da. No bo z jednej strony mamy papiery SB, które mogą być podrobione, ale wcale nie muszą. Z drugiej strony jego współpraca z Amerykanami dalej jest utajniona przez CIA. No i jeszcze jest rodzina Pawłowskiego, która go oczywiście broni, ale w tym przypadku nie może być mowy o byciu obiektywnym, prawda? Zatem zanim Amerykanie pokażą swoje papiery, to proponuję kompromis. Jerzy Pawłowski był wybitnym sportowcem, ba, był nawet bohaterem, bo niejednej osobie zakręciła się łezka w oku, kiedy nasz zawodnik pokonywał kolejnych i kolejnych przeciwników, zdobywał kolejne medale. I niech ta zagmatwana szpiegowska historia nie przesłoni nam jego sportowych osiągnięć, dzięki którym bez cienia wątpliwości możemy go nazwać najwybitniejszym szablistą wszechczasów. A co do wykradania tajnych informacji, to zaczekajmy na więcej danych. Przynajmniej w przypadku Pawłowskiego, bo z tym problemem każdy z nas może się w dowolnej chwili zetknąć, jeżeli się nie zabezpieczy. Dziś wcale nie trzeba pracować w agencji wywiadu, żeby wykradać informacje na przykład z maili albo podszywać się pod kogoś, korzystając z podwędzonych danych. A po co komu takie kłopoty? W opisie naszego filmu znajdziecie link, pod którym możecie nabyć pakiet NordVPN, który zabezpieczy wasze dane przed podłymi hakerami i ich podłymi algorytmami. To jednak nie wszystko, bo dzięki Nordowi możecie również oglądać treści niedostępne u nas, a dostępne chociażby w Meksyku. Nord zabezpiecza nawet 6 urządzeń i pracuje non-stop. A czy mamy dla Was elegancki bonus? Oczywiście, że tak. Z naszym specjalnym kodem, poza ogromną zniżką, dostaniecie również 4 miesiące gratis. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, ale tak w skrócie i rymując, lepiej Nord zainstalować, niżli potem masz żałować. Do widzenia!